program Recepta na Zdrowie. Witam i zapraszam. Na początek o Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki i Położnej. Jest ich coraz mniej, a są coraz starsze. Niedługo widoczna będzie na oddziałach dziura pokoleniowa. Tymczasem szpitale, między innymi lubuskie, bez nich by nie funkcjonowały. Dlatego Gorzowski Szpital w podziękowaniu wszystkim siostrom zorganizował specjalny happening. Proszę przyjąć to podziękowanie ode mnie, od prezesa Ostrołucha, za pani wspaniałą pracę i proszę przekazać te życzenia wszystkim dziewczynom. Wszystkie życzenia i wszystkie te kwiaty, co są dla pielęgniarek i położnych z naszego szpitala. Dziękuję. Pani przewodnicząca, także dla pani, za tą wspaniałą współpracę. No i życzę pani i wszystkim tym ponad 3 tysiącom pielęgniarek zrzeszonym w izbie wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i pracujcie tak jak najlepiej dla was. Chcemy docenić te wspaniałe nasze dziewczyny, ale też i panów, którzy pracują w szpitalu i wykonują ten trudny, odpowiedzialny zawód. I chcę powiedzieć, że bez zaangażowania, bez pracy tych wspaniałych ludzi nie byłoby szpitala. Moglibyśmy mieć wspaniałych lekarzy, moglibyśmy mieć świetny sprzęt, ale to ciepło, to serce, to dobroć tych ludzi, którzy pracują, to jest najpiękniejsza, najwspanialsza i najcudowniejsza grupa zawodowa za ich cudne serce i wspaniałą pracę, opiekę nad naszymi pacjentami. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, zadowolenia w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Chciałam również w tym momencie podziękować za codzienną pracę, za każdy dzień pracy na dyżurze, za profesjonalizm, za cierpliwość, za wytrwałość, za każdy gest dobroci skierowany do drugiego człowieka, człowieka potrzebującego naszego wsparcia, pomocy, człowieka chorego. Dzisiaj protestują nasze koleżanki, które wyjechały i które reprezentują środowisko. W obecnej sytuacji nie możemy protestować, wyjść na ulicę i pokazać większą grupą, iż jesteśmy niezadowolone z tego, co obecnie dzieje się w środowisku, ale reprezentanci nasi są w Warszawie i dzisiaj będą mówili o tych najważniejszych problemach, czyli o tym, że zapomniano trochę o pielęgniarkach i położnych. Dzisiaj dziękujemy za gratulacje, podziękowania za naszą pracę, jednak na co dzień zauważamy to, że samorząd nie jest doceniany przez włodarzy. I codzienna praca pokazuje, że jednak braki w personelu są i w ten sposób dzisiejszy protest chcemy wyrazić to, że zlikwidowano między innymi na przykład Departament Pielęgniarek i Położnych. Mówi się o tym, iż Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych zostanie wchłonięte, zlikwidowane, czyli w Ministerstwie Zdrowia zapomniano o pielęgniarkach i położnych. Mamy braki kadrowe. I dzięki temu, że pielęgniarki pracują w ponad nadmiarowych godzinach pracy, czyli w nadgodzinach lub dodatkowych godzinach na umowach cywilnoprawnych, no staramy się tą opiekę nad pacjentami zapewnić w jak najlepszy, najwłaściwszy sposób, tak, żeby to się w żaden sposób nie odbiło na pacjencie. Tak. Natomiast no, tutaj jest też ukłon w stronę pań pielęgniarek, które jednak kosztem swojego czasu osobistego biorą te nadgodziny, biorą te dodatkowe dyżury, celem zapewnienia tej najbardziej optymalnej opieki nad pacjentem. Właściwie nasza szkoła znana jest z tego, że my zawsze odpowiadamy na wszelkiego rodzaju apele i staramy się pomóc tak jak możemy. Rok temu, jak wszyscy wiemy, no, sytuacja była trudna. My się włączyliśmy bardzo spontanicznie w szycie maseczek, bo tak naprawdę to robiliśmy to, co umiemy robić najlepiej. Szyjemy, więc postanowiliśmy w taki sposób pomóc, inaczej nie byliśmy w stanie. Natomiast jak się okazuje, na te pierwsze czasy to była duża pomoc i potrzebna. Stąd po tym całym roku pandemii, w związku z tym dzisiejszym dniem, no chcieliśmy okazać nasze podziękowanie, podziw dla pań pielęgniarek, bo no my niewiele mogliśmy, aczkolwiek na tyle, na ile nasze siły pozwoliły, to dołączyliśmy się do tej akcji i składamy wszystkim serdeczne podziękowania, gratulacje, życzymy wytrwałości, no i dziękujemy za tą wspaniałą pracę.
teraz zaglądamy na oddział okulistyczny Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Wzbogacił się ostatnio w aparat OCT. Jest bardzo potrzebny w diagnozie i szybkim wykrywaniu m.in. schorzeń rogówki. Ten sprzęt służy do oceny przedniego odcinka gałki ocznej, tak? Przede wszystkim jest nam pomocny w ocenianiu jaskry, ocenianiu kątów przesączania. Również mamy możliwość kalkulowania soczewek do operacji zaćmy. Również możemy nim oceniać rogówkę. Jest bardzo pomocny przy ocenie na przykład stożka rogówki. Wszystko mamy na ekranie, możemy pokazać pacjentowi, gdzie tkwi problem, co jest nie tak, bądź co jest bardzo dobrze, czy istnieje zagrożenie zamknięcia tego kąta, czy nie istnieje. Dzięki temu sprzętowi zwiększyło się bezpieczeństwo pacjentów, zwiększyło się tak jakby kontrola nad ich chorobą, no i monitorowanie ich. To, co w tej chwili mamy na oddziale okulistycznym naszego szpitala, porównując sytuację sprzed 30 lat, to mniej więcej tak jakby bryczki jeździły pod katedrą dzisiejszym, a jednakowoż jeżdżą wypasione samochody i to samo tutaj mamy. Wiele schorzeń rogówki na przykład do tej pory nie mogliśmy precyzyjnie diagnozować, bo nie mieliśmy tego aparatu. Ten aparat potrafi wykonać mapę rogówki, moce, krzywiznę, ocenić rogówki, gdzie przy tym aparacie możemy precyzyjnie rozpoznać jeden z częstszych schorzeń, który jest stożek rogówki, ale również wiele innych jednostek chorobowych. Gościem programu jest dr Franciszek Weryszko, ordynator oddziału okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, ciepło, maj, w końcu upragniona pogoda, ale to też początek, start takiego sezonu ogrodniczego i w związku z tym, o co dziś apelujemy do mieszkańców. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby zaapelować do mieszkańców województwa lubuskiego o troskę o własny narząd wzroku, czyli o oczy. Zakończyliśmy okres jesienno-zimowy, który niestety jak co roku obfitował w ciężkie urazy oczu. Głównymi pacjentami naszymi, są mężczyźni, którzy pozyskują drewno do kominka, robią to drewno i to jest najczęstszy uraz okulistyczny w Polsce właśnie podczas rąbania drewna. Koszenie trawy kosiarkami, pod kaszarkami, używamy wiertarek, szlifierek kątowych i apel tutaj właśnie do mężczyzn, bo oni to wykonują te roboty i oni głównymi pacjentami, głównie naszymi pacjentami są, ale również do żon tych panów, że jeżeli widzą, że nie używa okularów ochronnych, zabrać po prostu tą zabawkę. Czym mogą grozić tego typu urazy, bo to jest czasami lekceważone właśnie, a później okazuje się, że te konsekwencje jednak są poważne. Oko jest tak delikatnym narządem i niepowtarzalnym, że nawet jeżeli zaopatrzymy chirurgicznie, to w 99% nie da się powtórzyć tego, co natura stworzyła. Czyli tej jakości widzenia niestety już nie uzyskamy, a często przy tych ciężkich urazach kończy się tragedią. A jakiego typu urazy są? To czyli z jakimi urazami najczęściej trafiają pacjenci właśnie w tym okresie takich prac ogrodowych? Tradycyjnie to, którzy tutaj trafiają do nas na dyżurze albo w ciągu dnia, to są pacjenci z opiłkami, ale to jest prosta sprawa. Natomiast urazy, przerwanie ciągłości tkanek, uszkodzenia spojówki, to nie jest jeszcze problem. Natomiast uszkodzenia rogówki już, odcinka przedniego, to jest naprawdę ciężki uraz i skutkuje trwałym kalectwem najczęściej. Staramy się odtworzyć to, co natura stworzyła. Możliwości mamy i diagnostyczne, i operacyjne. Korzystamy ze swojego tutaj, swojej bazy. Natomiast też współpracujemy z klinikami Szczecin, Poznań, więc ci pacjenci mają naprawdę wyśmienitą opiekę w Polsce, nie muszą nigdzie jechać za granicę, żeby ratować, ale mimo wszystko, powtarzam jeszcze raz, nie da się odtworzyć tego, co natura stworzyła. Czyli dzisiaj możemy apelować o co, ubieranie okularów ochronnych? Absolutnie. Do pracodawców często widzę, polbruki układają, pracownicy nie mają okularów. Pytam się, gdzie pracodawca jest ich? Na zachodzie jest to niedopuszczalne.
żeby pracownik nie miał okularów, a u nas no, standardem. Panie doktorze, przy tej okazji warto też powiedzieć o sprzęcie, na tle którego dzisiaj siedzimy, ale też w ogóle o podniesieniu jakości leczenia i diagnozy pacjentów na oddziale. Jak to się zmienia i w co się Państwo ostatnio wyposażyli? Dzisiejsza okulistyka, jak wszyscy wiemy, bez technologii nie istnieje. Nie ma. Jeżeli nie ma sprzętu, nie otwieraj oddziału. W ostatnim okresie, w przeciągu bodajże miesiąca, zarząd szpitala zakupił nam nowe urządzenie do diagnostyki odcinka przedniego. Jest to topowe urządzenie najwyższej jakości, które umożliwia nam diagnostykę przedniego odcinka w jaskrze, w skorzeniach rogówki, kalkulację soczewek, ocenę soczewki. Obok mamy drugie urządzenie, które diagnozuje tylny odcinek, a ten przedni. Także w tej chwili pacjent w Gorzowie ma na wyśmienitym sprzęcie, może być diagnozowany i bardzo precyzyjnie postawiona diagnoza. Co za tym idzie, co po tej diagnozie jest możliwość rzeczywiście skutecznego leczenia? Skutecznego leczenia, jeżeli mamy możliwość tutaj, a jeżeli trzeba pewne czynności wykonać lecznicze typu przeszczepy rogówki, no to wysyłamy do ośrodka klinicznego bardzo precyzyjnym rozpoznaniem, gdzie przedtem nie było tej możliwości, no bo z doświadczenia widzieliśmy, że to jest ta jednostka chorobowa, ale nie mając tego sprzętu, zawsze był pewien procent możliwości pomyłki. W tej chwili nie. Czy można powiedzieć, że choroby oczu dzisiaj to są takie choroby cywilizacyjne, wynikające z tych postępów, z tych naszych czasów, także może i z pandemii? Przede wszystkim krótkowzroczność, która patrząc wstecz 10-20 lat temu, to był nieduży procent u młodzieży, a w tej chwili, no śmiem twierdzić, że w tej chwili to jest 80% młodzieży ma krótkowzroczność niedużą, jeden, ale bardzo dużo w tej chwili. Jeżeli już dotrą do studiów, to jest w granicach minus 5 dioptrii. Czyli to już sporo. A co jest tego najczęstszą przyczyną? Korzystanie z komputerów. Nauka również, ale w tej chwili to nawet kto nie studiuje, nie uczy się, to korzysta z komputera i takie same prawdopodobieństwo pojawienia się krótkowzroczności, jak u tej młodzieży, która intensywnie uczy się. Chciałbym też zaapelować do młodzieży, która nosi soczewki kontaktowe, ale też do ich rodziców, żeby szczególnie zwrócili uwagę na jakość tych soczewek i dbało się o higienę, dlatego że od kilku lat zwiększyła się znacznie ilość ciężkich obrzodzeń rogówek, które no niestety również skutkują utratą widzenia w jakimś procencie. Nie całkowitą, ale i w przyszłości to ograniczy możliwość wykonywania wielu zawodów. Także apel do tych właścicieli, tych soczewek kontaktowych, do młodzieży głównie, bo to oni noszą, ale do rodziców też, żeby zwrócili uwagę na to. Powiedzmy, co z dostępem do tego specjalistycznego leczenia okulistycznego? Czy tutaj są jakieś przystoje, czy można nie, dzisiaj... na terenie Gorzowa ja nie widzę takich problemów. Mamy wystarczającą ilość okulistów. Ośrodki współpracujące z Narodowym Funduszem są wyposażone już w tej chwili w dobry sprzęt, bo to jest warunek otrzymania kontraktu. Tylko apel do społeczeństwa, żeby dbali o ten narząd wzroku. Czy czas ma tutaj duże znaczenie? Tak jak przy każdej chorobie. Czyli im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. I o to apelowaliśmy dzisiaj z ordynatorem oddziału okulistycznego Szpitala w Gorzowie, Franciszkiem Weryszką, który był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. A Państwu za uwagę. Do zobaczenia.